Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj będzie Q&A, czyli Wasze pytania najczęściej, które się powtarzają, i odpowiedzi. A pytania naprawdę, słuchajcie, były bardzo dziwne w ciągu ostatniego tygodnia, tak więc zaczynajmy. Oczywiście pierwsze i najważniejsze. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć, ile kosztuje, jak wygląda, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapkę w górę. Was to nic nie kosztuje, a nam to sprawi ogromną przyjemność, bo kanał rośnie. Dziękujemy! Zanim przejdziemy do pytań, muszę Wam wyjaśnić, że słuchajcie, w Dumaguete i ogólnie na Filipinach jest teraz naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Co chwilę jakieś meteostacje, monitorują jakieś kolejne znowu rekordy i tak dalej. U nas w Dumaguete nie ma znowu aż takiej tragedii, ale podobno w Dumaguete wczoraj zanotowano 39 stopni. W cieniu oczywiście to jest liczone. Także no dosyć gorąco. I rzeczywiście kilka ostatnich dni spędziliśmy większość takiego popołudnia, czyli tego czasu, kiedy jest najgoręcej, w mieszkaniu, w klimatyzacji. No bo po prostu aż ciężko wyjść na zewnątrz. A już jakiejkolwiek aktywności takiej sportowej, to już nawet zapomnijcie, po prostu wszystko jest już tak nagrzane, że nie da się niczego zrobić. A ja dzisiaj muszę po prostu iść jeszcze do miasta. Iść muszę, nie mogę jechać niestety. Bo po pierwsze idę kupić drukarkę, która się zepsuła. Już pewnie wiecie od jakiegoś czasu, bo nagrywam o tym filmik i starałem się ją naprawić. Okazuje się, że nie da się tego naprawić, więc muszę iść kupić nową. Bo przyszła mi taka fajna maszynka. Taki gadżet kolejny, który sobie zamówiłem. I on jest związany znowu z tymi zawodami, które pomagam się zorganizować tutaj w Dumaguete z Pawłem i Agatą, którzy są organizatorami oficjalnymi tego zagadnienia, tego wydarzenia, które będzie w tą już sobotę. Także relacja z tego na pewno też będzie. I zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. Pomimo tego, że jest tak gorąco, ruch uliczny jest masakryczny. A ze mnie się już woda leje, a dopiero co z domu wyszedłem. Masakra. Skoro idziemy do sklepu kupić drukarkę, to może zaczniemy spokojnie od tych pytań. Takie najbardziej pytanie, które ostatnio się rzuciło, słuchajcie, na Facebooku, w prywatnych e-mailach i tak dalej, to było odnośnie tego, czy to prawda, że się przeprowadzamy do Polski na stałe. No więc oficjalnie muszę odpowiedzieć, że nie. Nie, nie przeprowadzamy się do Polski na stałe. To, co napisałem na YouTubie, to był oczywiście pryma aprilisowy żart i podejrzewam, że 95%, no może 90% ludzi go zrozumiało, bo skoro jeżeli napisałem o tym, że denerwuje mnie błoto wlewające się, nie, że brakuje mi błota, takiej chlapy śniegowej, która wlewa się do butów, jak jest po prostu aż tak już taka tragedia, i brakuje mi tego, i później napisałem, że specjalną datą na ogłoszenie tego posta to jest 1 kwietnia, bo wydaje mi się to idealny dzień, no to 90% ludzi zrozumiało, że to jest oczywiście prima aprilis i że nie przeprowadzamy się do Polski. Natomiast 10% ludzi, no powiem Wam, że komentarze były dziwne, aż niektóre mnie zszokowały. A chyba jeden mnie najbardziej zszokował o tym, że ktoś napisał, że jak mogę być tak bezczelny i porównywać Polskę do błota, czy coś w tym rodzaju. Także no nie wiem, dziwna sprawa ogólnie. Dziwna sprawa. Dziwię się, że ludzie mają aż taką naprawdę, słuchajcie, fantazję, żeby... Ja zawsze to powtarzałem, że jestem patriotą i kocham Polskę, a to był po prostu tylko i wyłącznie taki żart sytuacyjny z okazji 1 kwietnia, który 90% ludzi zrozumiało. No ale to było do przewidzenia, że ktoś na pewno tego niestety nie zrozumie. Kolejne bardzo często powtarzające się pytanie dotyczy naszej farmy. Co się stało z naszą farmą? Dlaczego tam już nie nagrywam filmików? No więc osobiście mogę potwierdzić, że projekt farmy umarł. Umarł śmiercią naturalną. To znaczy, nie to, że także umarł, że nie jesteśmy już właścicielami tej farmy, bo to jest oczywiście nasza ziemia i będziemy nim właścicielami pewnie do końca życia. Natomiast nie inwestujemy już tam pieniędzy, bo to było całkowicie nieopłacalne. I nie chcę, słuchajcie, tego tematu aż tak bardzo rozwijać, bo na ten temat, na temat kosztów tego i wyjaśnienia, co się dokładnie stało i dlaczego to było całkowicie nieopłacalne, nagram osobny odcinek, który bardzo możliwe, że będzie w przyszłym tygodniu, ale czekam tam, żeby jeszcze parę rzeczy zostało zrobionych.
Oczywiście ta osoba, która zajmowała się tą farmą, będzie tam dalej mieszkała sobie i też będzie tam oczywiście robiona jakaś tam, powiedzmy, jakieś kurczaki, kury i inne rzeczy, ale już nie w formie takiej farmy i raczej już nie będę nagrywał odcinków na ten temat, bo to po prostu już będzie tylko to samo w kółko, więc takie naprawdę mało ciekawe, mi się tak przynajmniej wydaje. Kolejne pytanie, które też się powtarzało, dotyczyło tych wszystkich przewodów elektrycznych, które widzicie w tym momencie na ekranie, za mną. Pytanie było dotyczyło tego, czy to jest bezpieczne, czy jakieś tam rzeczy się z tym związane działy. Odpowiadam, że no teoretycznie to jest bezpieczne, bo większość tych przewodów tak naprawdę już nie funkcjonuje. Oni po prostu, nie wiem, no trzymają je tak chyba dla dekoracji albo dlatego, żeby owijać nowe przewody na tych starych. Co ciekawe, było bardzo dużo wypadków, kiedy to na przykład właśnie jakiś wysoki samochód zniszczył tą instalację świąteczną, bo zahaczył na przykład jakieś przewody i pociągnął je tak, że no supy poszły na całej ulicy. I to się stało akurat bardzo blisko nas zresztą, niedaleko. Co prawda my mieliśmy internet, my mieliśmy prąd, ale nasza jakby kolejna ulica od nas już nie miała tego prądu przez kolejne bodajże 4 czy 5 dni, bo musieli wszystko od nowa stawiać. I to samo w sobie, słuchajcie, nie jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest tylko to, że czasami te przewody lubią się odkleić od tego całego, nie wiem, rusztowania i po prostu dochodzi do czasami sytuacji takich, że one po prostu wiszą nad drogą i bardzo łatwo mogą się wkręcić na przykład w skuter albo motor, bo w samochód to raczej bym się nie martwił. Natomiast no mogą stanowić tak naprawdę zagrożenie, no bo one są przeważnie właśnie czarne i tego nie widać po prostu, więc trzeba jeździć ostrożnie. Ja taką miałem sytuację kilkukrotnie, że nie zahaczyłem się o taki przewód, ale to motorem go dotknąłem i przejechałem obok, więc odczułem to jakoś na ręce, że po czymś po prostu przejechałem i akurat on był na tyle krótki, że tylko wisiał i nic się akurat nie stało. Na zdjęciu widziałem, że twoja żona ma kamerę. Co to jest za model dokładnie? A, no słuchajcie, tak. Bardzo dużo osób się o to pytało i to jest śmieszna akcja, bo nie tylko się pytało te osoby w internecie, ale nawet na ulicy czasami ktoś zaczepiał Krystynę i pytał się, co to jest za aparat. No bo jak pewnie widzieliście na niektórych zdjęciach, ona ma taki przewieszony aparat, dosyć specyficzny, wyglądający jak taki stary, zabytkowy aparat, a tak naprawdę to jest iPhone 15. Tak, to jest iPhone 15 w takiej śmiesznej, oldschoolowej obudowie, która imituje obudowę starego aparatu, no tak jakby to niby był stary aparat. Oczywiście tam nie ma żadnych funkcji dodatkowych, to jest po prostu zwykły plastik, albo nawet nie plastik, chyba bardziej metalowa obudowa, tak mi się wydaje, bo jest dosyć ciężka. Moim zdaniem to jest totalnie nieporęczne, bo tam jest nawet taki odstający element do niby pseudoobiektywu, który oczywiście jest zaślepiony i nie działa, bo ten aparat ma swoje normalne kamery. Aparat fotograficzny i aparat telefoniczny, więc to jest całkowicie niepodpięte do siebie. Wygląda to rzeczywiście imponująco, ale całkowicie zbędne i zbyt dużo ważące, żeby to nosić tak po prostu. Ja już praktycznie jestem przed sklepem komputerowym, więc ja tylko sobie wejdę, kupię drukarkę i może jeszcze jakieś inne rzeczy zobaczę chwilę, ale tego już nie będę nagrywał, bo chcę to szybko załatwić, zależnie od tego, czy jaka będzie kolejka, czy będzie dużo ludzi. Zaraz do was wracam. Zakupy zrobione. Jak widzicie, drukarka kupiona. Dokładnie chyba ten sam model, który miałem wcześniej, więc spoko, bo wiem jak się ją używa, wiem jaka jest jakość wydruku. Były jeszcze droższe modele, ale te funkcje, które mają, całkowicie mi są niepotrzebne do niczego po prostu i bez sensu trochę przepłacać. Ale co ciekawe, kupiłem jeszcze nowy router, który będzie zamontowany na rooftopie u nas, żeby zwiększyć zasięg sieci i zrobić ją jeszcze lepszą. Czyli żebym mógł płynniej z rodzicami rozmawiać i mieć lepszy streaming. Będzie dobrze. Tylko że trochę, słuchajcie, zawaliłem sobie sprawę, bo zapłaciłem oczywiście kartą, co nie jest jakimś wielkim problemem, tylko że w portfelu mam same tysiaki. I teraz jakbym chciał sobie wziąć tricykla do domu, żeby nie chodzić z tą drukarką, no to na 100% nie będzie miał jak wydać 1000 peso, więc muszę to gdzieś rozmienić. Więc żeby to gdzieś rozmienić, to pewnie gdzieś zaraz pójdę, może jakieś wody się napiję, albo jakiegoś pączka zjem, albo coś. Zaraz zobaczymy. No moi drodzy, ja już jestem w domu, nowa drukarka kupiona.
Epson. I muszę wam powiedzieć, że kosztowało na 9000 peso. 9000 peso, to widzicie, ile to jest na ekranie. A teraz wam podam, ile ona kosztuje w Polsce. Dokładnie ten sam model, bo to też pewnie będzie taka ciekawostka. Ogólnie te modele Epsona są dużo droższe w Polsce, z tego co widziałem, a są bardzo ekonomiczne. Ale dobra, ja wracam do napełniania i zaraz się widzimy. No dobra, udało się. Drukarka podpięta. Router nowy u góry stoi tak samo podpięty. Niestety rozgrzebałem sobie całą swoją sieć internetową i teraz muszę wszystkie ustawienia wszystkich urządzeń, które są tutaj podpięte, pokonfigurować od nowa. Tak samo jak i kamery, inne pierdoły. No a to wszystko przez to, że zapomniałem, że to było na stałe poprzepisywane adresy IP. Ale trudno, jakoś muszę z tym powalczyć. Kolejne pytanie, o które bardzo często się pytacie, to jest, dlaczego ludzie na Filipinach noszą maseczki? Słuchajcie, ja wiem, że to całe te tematy, maseczek i tak dalej, kto nosi, kto nie nosi, to już jest, słuchajcie, inna kwestia. Na Filipinach nosiło się tego typu maseczki, albo nawet nie tylko na Filipinach, ale i w Azji, w ogóle przed całym tym rokiem 2020. Naprawdę. To słuchajcie, to nie jest tak, że to nagle ludzie po tym, co się stało, zaczęli nosić maseczki. Nie, oni nosili tutaj wcześniej te maseczki. Bo w niektórych krajach naprawdę bardzo duże jest zanieczyszczenie, co nie oznacza, że u nas takie duże jest zanieczyszczenie powietrza, bo ja powiem wam szczerze, że jak się Emilia urodziła, to robiłem specjalnie testy, miałem specjalną stację, która sprawdzała te wszystkie zanieczyszczenia przy drodze głównej, przed naszym domem. I naprawdę nie było jakiejś tragedii. Była tragedia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oni rozpalali wszystkie grille naokoło tutaj i to było o godzinie 18, wtedy to była masakra, rzeczywiście. Ale to było przez 20-30 minut. To normalne po prostu był dym z ogniska, z jakiegoś grilla, który akurat gdzieś po prostu nadpłynął. Ale takie cząsteczki, które są te niebezpieczne, te najmniejsze, naprawdę no, rzadko się tutaj spotyka, żeby poziom był jakiś tak naprawdę aż tak bardzo podwyższony. Bo jesteśmy tak blisko morza, tutaj jest naprawdę sporo wiatru, sporo tego przewiewu i to wszystko się jakoś rozgania. Jako mały przerywnik mogę wam pokazać papaję, która urosła. Emilia ją podlewa regularnie. No dobra, parę razy musiałem jej o tym przypominać, ale z reguły podlewa. Pamięta, żeby iść tutaj na górę i sobie podlać. No dzisiaj już jest podlana. No wygląda naprawdę fajnie, tylko teraz będę musiał pousuwać przynajmniej po jednym z tego i zostawić tylko takie jedne najmocniejsze. Ale widzę, że już tutaj się mnóstwo mrówek kręci. Dobrze, że to wyrosło. Dobrze, że to wyrosło, bo teraz już tego na pewno tych nasion nie wyniosą. No, więc tak to rośnie. Pytanie, które też bardzo często wraca, słuchajcie, to jest odnośnie prawo jazdy. Tak, jak długo mogę jeździć, albo czy mogę jeździć na polskim prawo jazdy na Filipinach? A więc odpowiedź jest bardzo prosta. Możesz jeździć tak długo do momentu, jak cię złapią. A tak już całkowicie poważnie, to oczywiście można jeździć na polskim prawo jazdy, ale to jest maksymalnie przez 6 miesięcy. To też jest różnie mówione, bo na przykład, że na typowo polskim można jeździć przez 3 miesiące, a na takim międzynarodowym można jeździć do 6 miesięcy, ale z reguły wam powiem, jak to wygląda, bo to prawda jest całkowicie inna. To są oczywiście prawa, które są tam legalnie gdzieś tam zaznaczone, ale to się nie ma nic do rzeczywistości. Wytłumaczę wam, o co chodzi. Jeżeli na przykład przyjedziecie na Filipiny i będziecie tutaj jakiś okres czasu, bez znaczenia, czy to będzie jeden miesiąc, czy to będzie na przykład dwa lata, i zatrzyma was policja do kontroli. Tutaj kontrole są naprawdę bardzo, bardzo rzadko, a jak już w ogóle samochodem jedziecie, to praktycznie w ogóle nikogo nie zatrzymują. Więc na przykład zatrzymają was do kontroli i poproszą, żebyście pokazali prawo jazdy. Wy pokażecie prawo jazdy, oni zobaczą, no jest prawo jazdy, dobra, no to sobie jedź. Ale jak będzie ktoś bardziej upierdliwy, to może wam powiedzieć, no dobra, ale jak długo jesteś na Filipinach? I w tym momencie możecie powiedzieć, no ale ja dopiero przyleciałem. Więc on nie jest w stanie tego zweryfikować, no chyba, że dacie mu paszport i sprawdzi, gdzie jest pieczątka, kiedy jest pieczątka przylotu na Filipiny, co naprawdę już w ekstremalnych sytuacjach to się sprawdza. Bo na przykład u nas w Dumaguete nie słyszałem o czymś takim, żeby ktoś został złapany za to, że prawo jazdy ma przedawnione. Znaczy, że jest za długo na Filipinach, że jego prawo jazdy straciło ważność i musiałby wyrobić filipińskie. Naprawdę, takie rzeczy są tak sporadyczne, że nawet po prostu się o tym nie mówi. Nawet ekspaci, którzy mieszkają tutaj, nie dyskutują na ten temat, bo ludzie się dzielą na tych, którzy po prostu zrobili te prawo jazdy, tak jak na przykład ja, to filipińskie, a na tych, którzy w ogóle tego nie zrobią. Bo po prostu nie chcą, bo nie widzą takiej potrzeby. No tak to niestety w rzeczywistości wygląda. Chcę przylecieć na Filipiny i znaleźć pracę jako kierowca na przykład samochodu ciężarowego. Znajdziesz taką pracę, ale ona ci nie będzie odpowiadała, bo będzie bardzo mało płatna. Będziesz zarabiał 400-500 peso na dzień maksymalnie. No po tej inflacji to może te 450 peso, 500 peso na dzień. I to jest wszystko. Więc nieopłacalne to jest na pewno dla ciebie, żeby wyżyć, żeby utrzymać rodzinę z takiej pracy. To są normalnie takie prace i tyle się za to płaci na Filipinach, więc tutaj nie ma żadnej
nie wiadomo czego, żeby ktoś przyleciał na Filipiny i nagle zaczął zarabiać tak po prostu lokalnie. A druga kwestia jeszcze jest taka, że żeby pracować, to musisz mieć odpowiednią wizę pracowniczą, na przykład wizę rezydencką, i wtedy możesz pracować, no i jakoś tam jeszcze dodatkowe inne rzeczy robić. Ale czy to jest opłacalne? Nie. Jeżeli stricte myślisz o tym, że chcesz przejść na Filipiny i będziesz szukał firmy, która załatwi ci wizę pracowniczą, żebyś pracował jako kierowca, to po prostu jest niemożliwe. Bo oni po prostu nie pokryją tych kosztów tej wizy, które są bardzo wysokie, nie będą tego załatwiać i czekać na ciebie, żebyś ty nagle został kierowcą. Tutaj na tyle jest tylu kierowców i tylu Filipińczyków, którzy by się podjęli tej pracy, że to po prostu nie ma sensu. Tak samo pomyślcie sobie o tym, że większość obcokrajowców, która tutaj na przykład pracuje, no mówię o młodych osobach, na przykład w centrach nurkowych, czy jakichś tam restauracjach, czy otwierają jakieś biznesy na kogoś tam i pracują w tych miejscach, to oni tak naprawdę pracują nielegalnie. Bo nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z nich robił wizę pracowniczą, bo to są naprawdę ogromne koszty i bardzo długo się na to czeka. Te osoby przeważnie przylatują, chcą zostać instruktorem, zostają instruktorem, pracują, ale to naprawdę, słuchajcie, to jest taka szara strefa. Tak to mogę inaczej, tak to chyba jedynie mogę nazwać. I to, moi drodzy, będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja muszę kończyć, muszę wracać do swoich normalnych zajęć. Niestety dzisiaj się tego tyle nawaliło. Jeszcze te problemy z siecią internetową, z drukarką. Jeszcze muszę sprawdzić kilka innych rzeczy, ale to Wam pokażę już w następnym odcinku. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie z Filipin. No i do zobaczenia za kilka dni. Pa!